Dzień w Polsce.pl trwa. Ten dzień to m.in. informacje, które do nas docierają. Informacje dotyczące szeregu nieprawidłowości, których miała dopuścić się Agencja Ochrony Tajfun w związku z organizacją, zabezpieczeniem finału, gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Na ten temat porozmawiam z moim państwa gościem, którym w rozmowie telefonicznej jest Jacek Wrona, były funkcjonariusz CBŚ. Witam serdecznie. Czy się słyszymy? Witam, panie redaktorze, witam serdecznie, słyszymy się. I pierwsza informacja dotycząca Agencji Ochrony Tajfun, która zabezpieczała gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 41 ochroniarzy, 23 było niepełnoletnich. Pojawiają się informacje na temat skanowanych legitymacji szkolnych i tak dalej, i tak dalej. Mogłyby te informacje wywoływać uśmiech pewien na twarzy, ale z drugiej strony w kontekście tragicznych wydarzeń, do których doszło w Gdańsku, tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, do śmiechu, myślę, nikomu nie jest. No, oczywiście, tak jak wcześniej już było mówione, te wszystkie działania podjęte tutaj w tym przypadku przez jakby szefa ochrony, który miał, powiedzmy, dbać o zabezpieczenie tej imprezy ze strony tej firmy, no, wskazywały na to, że tam doszło do szeregu nieprawidłowości, a poza tym no, efekt jest taki, jak widzimy, no, po prostu jedną z przyczyn tej tragedii jest fakt, że po prostu nie dopełniono elementarnych zasad bezpieczeństwa i organizator, i w tym przypadku firma, którą wybrał, także, że co tu komentować, no po prostu całkowita amatorszczyzna, pójście na skróty i efekt mamy taki, jaki mamy, no doszło do tragedii. A jakim problemem jest zatrudnianie właśnie osób niepełnoletnich w takich firmach zajmujących się zabezpieczaniem imprez masowych czy innego typu usługami ochroniarskimi? Właśnie jakim problemem jest zatrudnianie osób niepełnoletnich według pana wiedzy? To w ogóle się nie powinno zdarzyć. Ja rozumiem, że pewne nazwijmy to czynności ochroniarskie mogą wykonywać też osoby z jakimś tam fizycznym upośledzeniem, no bo tam monitoring, powiedzmy, nadzorować czy coś, no nie musi być Schwarzeneggerem, no może być nawet osoba niepełnosprawna i tutaj nie ma się też co oburzać, ale no nie w sytuacji, gdzie jednak no wymagane jest jakiekolwiek doświadczenie, nie tylko te zawodowe, ale życiowe, panie redaktorze, no plus ta osoba musi być pełnoletnia, bo no, podjęcie jakichkolwiek czynności, no jak nie, to jest w ogóle, no to jest w ogóle jakaś masakra, nie? Tym bardziej, że pamiętajmy, że jeszcze ta ranga tej imprezy prawdopodobnie została specjalnie zaniżona i stąd w ogóle już mamy obraz całkowicie działalności tutaj nieprzemyślanej, bezsensownej, która, tak jak mówię, na pewno w dużej części zaowocowała tą tragedią, bo gdyby udało się normalnych tutaj ochroniarzy postawić przed strefą zero, gdyby tam ze dwóch było tak, jak powinno być na tej estradzie, podejrzewam, że ten człowiek by odpuścił, no, albo próba mogłaby być po prostu nieudana, więc miałoby duże prawdopodobieństwo, że nie mówilibyśmy teraz o tragedii, ale o jakimś tam wydarzeniu. Niestety, jeżeli no, zatrudnia się tutaj osoby z jednej strony nie posiadające żadnego doświadczenia małoletnie, z drugiej strony no, szefostwo, no to są jacyś całkowicie nieodpowiedzialni, niepoważni ludzie, to o czym tu mówić, no tylko dopełnia to ten obraz po prostu no całkowitej jakby braku odpowiedzialności i w efekcie chyba no bezsensownej śmierci, którym można było zapobiec. I to zapobiec to w dość chyba prosty sposób, po prostu wykonując prawidłowo zlecone czynności mające na celu po pierwsze niedopuszczenie tego człowieka do estrady i ewentualnie zneutralizowanie, jak on tam już wszedł. Teraz, zanim przejdziemy jeszcze do sytuacji, w której doszło do tego, jak właśnie Stefan W. znalazł się na scenie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolejne informacje odnośnie tej firmy. Szefostwo tej firmy nie weryfikowało karalności pracowników ochrony oraz nie sprawowało nadzoru nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników. Ponadto przedsiębiorca dopuścił do wykonania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osobę nie wpisaną
wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Z tych informacji, które dotarły dzisiaj po tej kontroli tej firmy Agencji Ochrony Tajfun, wynika, że to jest bardziej bubel, a nie firma, nie profesjonalna firma ochroniarska. Ile takich bubli na rynku ochrony funkcjonuje w Polsce? No ale no co, panie redaktorze, no za 3 czy 4 złote za godzinę, no co pan się spodziewa, że Bruce Lee i Schwarzeneggera będzie pracował dla takich firm? No po prostu robi się to wszystko absolutnie po kosztach, nie patrząc na jakiekolwiek konsekwencje. Nie ma tak naprawdę żadnej kontroli, no przecież to powinno być wyłapane. Te kontrole powinny być prowadzone. Pamiętajmy cały czas przecież, że tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi i to znacznej czasami liczby osób i bezpieczeństwo w ogóle no, jakichkolwiek zgromadzeń, więc to są rzeczy niezwykle poważne, ale trudno się dziwić, panie redaktorze, jak Vandergold okazało się, że licencję lotniczą też dostał człowiek, któremu nie sprawdzili karalności, który był wielokrotnie karany. No więc przy tego rodzaju rzeczach zamyka się oczywiście oczy na to, bo tak jak mówię, to jest zasada, a nuż się uda, a jak się nie uda, no to trudno, coś będziemy myśleli, ale to jest szansa, że przez to zdobędziemy ten kontrakt jeden czy drugi, no bo no, musimy ciąć koszty na wszystkich możliwych sprawach, również właśnie na no, fundamentalnych, no bo no, chyba nikt z nas by nie chciał, żeby o nasze bezpieczeństwo dbali kryminaliści albo ludzie, którzy no, mają problemy psychiczne czy emocjonalne, ewentualnie no tak potocznie mówiąc małolaty, no więc to są w ogóle niedopuszczalne sprawy i tutaj z jednej strony no za absolutna odpowiedzialność szefów tej firmy, brak kontroli, plus no jednak co by nie mówić, odpowiedzialność organizatorów, bo organizator no musi sprawdzać, no w Polsce przepisy są jednoznaczne, mówi, że za bezpieczeństwo danej imprezy odpowiada organizator, oczywiście przy pomocy narzędzi takich jak firmy na przykład ochroniarskie tudzież innego rodzaju tam instytucje czy osoby, które jakby no są predestynowane do tego, no ale no jeżeli jedna i druga i trzecia strona jest jakby niezainteresowana tym wszystkim, a ochrona jest tylko no niezbędnym dodatkiem, bo inaczej się nie da, no to mamy tego efekty. No. I teraz pytanie, jak znaleźć ten złoty środek, biorąc pod uwagę właśnie z jednej strony finanse, z drugiej strony bezpieczeństwo? Czy w przypadku firm ochroniarskich i tutaj też przedsiębiorstw, które wynajmują takie firmy do zabezpieczania różnych imprez, czy da się ten złoty środek osiągnąć, aby było bezpiecznie, no i aby też te koszty nie przewyższały na przykład funkcjonowania w ogóle firmy, tutaj przedsiębiorstwa, które organizuje taką imprezę? No niestety tu jest, panie redaktorze, no złoty środek jest ciężko, no bezpieczeństwo kosztuje, bezpieczeństwo to są pieniądze, jeszcze raz pieniądze na każdym poziomie, począwszy od bezpieczeństwa narodowego, gdzie po prostu należy wydawać olbrzymie pieniądze na wojsko i różnego rodzaju służby, o czym przekonujemy się prawie codziennie, no analizując te wszystkie sprawy związane właśnie z NATO, nie z NATO, jest bezpieczeństwo i tutaj jest dokładnie w tym samym przypadku. No, dobry pracownik, no nie jesteśmy w stanie dobrego pracownika zaangażować za śmieciowe stawki, a takie niestety stawki są. No gdzieś ten na pewno środek trzeba znaleźć, ale tak jak mówię, no nikt nie wymyślił nic lepszego jak no profesjonalizacja tego zawodu i niestety no trzeba jakoś nawet kosztem zmniejszenia ilości ewentualnie pracowników ochrony w stosunku tam do liczby uczestników, ale ich tak jak mówię profesjonalizacji warto może się nad tym zastanowić, może warto powrócić do pewnych rozwiązań, że jednak trzeba pamiętać, że w pewnych imprezach no dobrze by było, no oczywiście partycypują też w jakiś sposób w kosztach, no jednak z powrotem zaangażować funkcjonariuszy policji czy też bardziej straży miejskiej. No to są bardzo poważne rzeczy i myślę, że dopiero jakieś wnioski powinniśmy wyciągnąć po dokładnym zbadaniu tego przypadku, bo ten przypadek jak w soczewce
pokazuje nam innego rodzaju też patologie, które występują i trzeba się zastanowić, jak te firmy mają funkcjonować, czy obecne przepisy są dobre, tylko kwestia ich jest egzekwowania, czy też należy coś zmienić. A pana zdaniem? No ja myślę, że tak jak mówię, ja się boję, że często te przepisy zmieniane ad hoc, one wylewają dziecko z kąpieli, bo to, co mówił pan redaktor, no gdybyśmy to postawili na ostrzu noża, to praktycznie większość imprez przestałaby się odbywać, bo nie wiem, 60, 70 czy 80% kosztów to byłyby koszty bezpieczeństwa i zabezpieczenia, więc no dla wielu imprez byłby to wyrok, można powiedzieć, śmierci. Ale z drugiej strony, no czasy są takie, a nie inne. Coraz więcej, jak widać, frustratów różnego rodzaju osób niezrównoważonych lub zrównoważonych emocjonalnie, ale które chcą jakoś tam zmieniać ten świat przemocą. No i tutaj, wie pan, no też jest kropka, bo każda decyzja będzie krytykowana. Z jednej strony można powiedzieć, że tak, że te imprezy przestaną być albo spontaniczne, bo wszędzie kontrole, a no też stracą swój charakter, no bo ciężko też, panie redaktorze, przyjąć, że takie właśnie imprezy typowo na spontanie, jakie są tego, że nagle bramki, magnetyczne detektory, wszędzie jakieś inwigilacja, no też stracą to ten charakter, więc nie można popadać też oczywiście tutaj w drugą stronę, a tak jak mówię, być może na zasadzie, może troszkę mniej tej ochrony, ale bardziej profesjonalnej, przez to lepiej opłaconej, a z drugiej strony te obciążenia nie byłyby na tyle wielkie, żeby położyć te imprezy finansowo, więc poczekajmy na wyniki kontroli, poczekajmy na dowody, które zbierze prokuratura i w ten czas dokonajmy analizy tego i spróbujmy no w miarę szybko coś sensownego wymyślić, no bo jak na chwilę obecną to widzimy, że to jest całkowicie nielogiczne to, co się dzieje. W poniedziałek rano prokuratura krajowa poinformowała o zatrzymaniu szefa ochrony imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 13 stycznia w Gdańsku. Zatrzymany miał wprowadzić policję w błąd taką informacją, że Stefan W. posługiwał się plakietką media. Trzy zarzuty zostały postawione szefowi tej agencji, szefa ochrony imprezy WOŚP. Zarzuty dwa dotyczące składania fałszywych zeznań. Trzeci zarzut podżegania do składania fałszywych zeznań. Jak pan ocenia te informacje, które również przyszły odnośnie już osoby, konkretnej osoby, która odpowiadała za zabezpieczenie tejże imprezy, tego finału gdańskiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No to tylko potwierdza moje konstatacje. No proszę zobaczyć, że ten człowiek chyba miał świadomość tego, że to wszystko go przerosło, że jest wiele nieścisłości w dokumentacji, jest amatorszczyzna, więc no próbował bronić się w sposób taki, no jaki tam sobie wymyślił, nie? Że to nie do końca ich wina, bo on jednak legendował się, czyli za pomocą tej plakietki przeszedł, no to pokazuje skalę tej kręgolady, że szef zamiast przyjąć to, w cudzysłowie mówiąc, brutalnie na klatę i się rozliczyć, to tutaj dokonuje matactwa. Z drugiej strony, panie redaktorze, też pokazuje, żebyśmy bardzo ostrożni byli z różnego rodzaju osądami, bo dość wielu komentatorów od razu zaczęło analizować, od razu ten wątek zaczęło, powiedzmy, w jakiś sposób na pierwszy plan przedstawiać. Okazało się, że no to prawdopodobnie jest jedna wielka bzdura, więc to jest też jakby dla nas wskazówka, że póki, proszę państwa, nie mamy twardych przesłanek, póki nie mamy dowodów, póki nie jest to, nie są one prawidłowo zabezpieczone, utrwalone, to wszystko na razie póki co, to są takie różne rozważania i daleko idące wnioski wyciągane na podstawie właśnie bardziej plotki niż rzeczywistości powodują, że no ten obraz jest fałszywy i to jest nieuczciwość ze strony komentatorów i nieuczciwość ze strony ludzi, którzy no dokonują jakiś tam analiz. Mówię, póki nie mamy twardych informacji, póki nie mamy twardych dowodów, to naprawdę weźmy ten język troszeczkę powściągnijmy i opierajmy się na faktach, opierajmy się na tym, co wiemy i dopiero
później możemy ewentualnie jakieś wnioski, tym bardziej, że one są często no daleko, daleko wybiegające ponad no jakąś przyzwoitość. I w tym wypadku ja to samo mówię, poczekajmy, okaże się, że jeszcze wiele rzeczy może nas zaskoczyć i całkowicie zmienić obraz całego tego zdarzenia, ale spokojnie czekajmy na kolejne informacje, zobaczymy, co one nam przyniosą. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłego do usłyszenia. Moim państwa gościem był Jacek Wrona, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego. Ja dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl, bowiem już za chwilę na naszej antenie transmisja z uroczystej gali wręczenia Nagrody Człowieka Wolności tygodnika sieci profesorowi Piotrowi Glińskiemu.